Cześć, nazywam się Agata Jaguszko i pokażę Wam pierwszy rysunek, na którym testuję nowe markery Koi. One nie są takie nowe, na rynku już są jakiś czas, niemniej jednak ja odkrywam je dopiero teraz. Są to markery z tuszem, który jest na bazie wody, dlatego kiedy dodaję wody, on zachowuje się troszkę jak akwarela i w związku z tym mogę uzyskać właśnie tak ciekawe efekty, jak cienie, róże czy delikatne podkreślenie innych kolorystycznych, delikatniejszych miejsc. Jak widzicie, nie używam wielu kolorów. Zdecydowałam się w ostatniej chwili na szalone fiolety i róże. Niemniej jednak, no, nie obyło się bez wypadków. Tutaj mi się rozlało troszkę, tam coś przesiąkło, ale nic, to działamy dalej. W końcu to jest dopiero test. Ok, poradziłam sobie, obrysowując dokładnie kształt oczu mojej modelki i chcę troszkę odwrócić uwagę od tego rozlanego tuszu przez mocniejszy akcent na włosy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, co tutaj dodamy jeszcze? Może trochę pomarańczu. Tak, trochę pomarańczu może być. I kolorowe końcówki w końcu. Jesteśmy w klimacie mangowym. No dobrze, ale tak bardziej technicznie. Markery, którymi się posługuję, są dostępne i pojedynczo, i w zestawach. Ja akurat korzystam tutaj z zestawu 48 kolorów. Natomiast możecie dobrać sobie kolory tak, jak Wam odpowiadają. Ważne jest to, że możecie uzyskać dzięki tym markerom fantastyczne przejścia, połączenia delikatne, ale też z pazurkiem. I to, co jest dla mnie osobiście najważniejsze, praca z nimi to przyjemność, bo ani nie mają takiego alkoholowego zapachu, ani jakoś mocno nie brudzą. Nie wiem, wydaje mi się, że za taką cenę i taki efekt to jest naprawdę dobry deal. Bardzo, bardzo fajnie mi się tym pracuje. Ostatnie szlify i proszę, mamy mangową dziewczynkę o dość hipnotyczno, trochę creepy oczach. Ale co tam? Jeszcze szczegóły, rzęski, grafik mikronem i już!